Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidor, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję nagraniową Zagrajmy w Jack X na konsolę PlayStation 2, ale nagrywamy sobie to z PS4. Tak więc, no, poprzednim razem skończyliśmy Green Eco Cup, bo żeśmy sobie zarąbiście zupgrade'owali autko. No i dzisiaj zaczynamy Blue Eco Cup. Mamy tutaj oczywiście standardowe miasta, czyli Spargus, Kras, Haven oraz Islands. I to są cztery lokacje, które dzieją się w tych wszystkich Eco Cupach. Tylko różnica między tymi wszystkimi Eco Cupami jest taka, że na przykład w Red Eco Cup albo w Blue Eco Cup odblokują się jakieś tam tajne ścieżki, że tak powiem. Tak więc dobra, zaczynamy sobie od, w zasadzie kurde to nie wiem, Haven City. W zasadzie, bo to tylko Haven City jest tutaj dla nas otwarte. I zaczynamy z poziomem Eastern Tor. Okej, dobra. Mamy Circuit Race, wszystko fajnie, elegancko. Tylko teraz najpierw trzeba zobaczyć autka, jakie mamy. Że tak powiem. I co tu mamy za autko? Mamy to autko, bo to jest klasa trzecia już. I ewentualnie mamy to drugie auto. Javelin X chyba, tak to się nazywa. Ja bym sobie tutaj delikatnie podkręcił to auto. A mianowicie engine bym kupił lepszy trochę. No, tyle na razie starczy. I tyle. Nic więcej nie potrzeba. Możemy, że tak powiem, odpalić wyścig i jedziemy z koksem. Okej, nie ma żadnej cutscenki, tak więc jedziemy. Za wiele też nie mamy, że tak powiem, pieniędzy, a raczej orbów. Bo orby to jest waluta w tej gierce i już tutaj musimy restartować, dlatego że no poszłoby nam słabo. No i mamy wyścig tylko i wyłącznie na jedno okrążenie, tak więc no trzeba naprawdę streszczać się, bo może być nieciekawie. W szczególności, że to już oni się tutaj naparzają i to tak srogo, muszę przyznać. Mamy już połowę gry za sobą, taka ciekawostka, tak więc no myślę, że to jest kwestia już trzech sesji i będziemy mieli po gierce. Tak więc będziemy mogli potem zabrać się za waszego lubianego, kochanego i wręcz ubóstwianego Crasha 4, którego wypadałoby w każdym razie skończyć, bo jest jako kolejna gra w głosowaniu, która miała najwięcej głosów. I dobra, gdzie jest Thorn? Gdzie jest Thorn? Okej, pyk, pyk, pyk. On jest tutaj. Widzę, kurde. Głąba. A raczej widziałem, bo już go nie ma. O, tutaj dodatkowe przejście się aktywowało. O, proszę. Dobra, 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 dobra. Szybko uciekamy, kurde. Cleaver nas dojechał. I tutaj mamy chyba takie połączenie właśnie tego. Nie, bo tu już jesteśmy w zasadzie w Haven City. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że to jest połączenie Haven City, ale przecież my jesteśmy w Haven City, tak więc nie kumam za bardzo, co tutaj autor miał na myśli, w sensie ja. Na pewno nic mądrego, to można sobie już teraz powiedzieć. No i co, kurczę, no. To jest to właśnie, o czym zgadałem sobie ostatnio też z Zakolem, bo z ciekawości chciałem się jego opinię zapytać odnośnie tej gry, bo on był jedynym Polakiem jeszcze jak miał stary kanał, który nagrywał tę grę. I sam nawet mi Zakol potwierdził, że no ta gierka może i by lepsza troszeczkę była, gdyby nie fakt, że jest ona powtarzalna, w sensie, że wyścigi są tutaj tak turbo powtarzalne, że to aż jest no przykre w oglądaniu, nie? A wiecie, najgorsze jest to, że nie można ich za bardzo wyciąć, bo gdybym ja chciał je wyciąć, no to mielibyście trochę taką poharataną fabułę, no nie? A nawet nie tyle co poharataną fabułę, co jeszcze byłoby coś takiego, że po prostu... No, większość tego let's playa to byłoby tak naprawdę oglądanie cutscenek, nic więcej. Kurde, Cleaver zasrany.
No ten wyścig trochę długawy jest, bo tu widzę, że przedłużyli planszę. Co jest oczywiście trochę na plus, bo ten wyścig ma tylko jedno okrążenie, więc trochę byłaby lipa, gdyby, nie wiem, plansza była bardzo krótka, bo wtedy trzeba byłoby naprawdę, no, uważać i to tak srogo uważać. W ogóle sama koncepcja jednego okrążenia jest dla mnie taka zaskakująca, bo były też na przykład mody do Crasha Team Racing albo kody na Game Shark, które sprawiały właśnie, że miałeś to jedno okrążenie, no nie? Impressive knockout, oh yeah! Dwóch naraz żeśmy pocisnęli i trofki za to nie ma żadnej. O, jedziemy teraz kanałami. O kurde, nie! Bo tutaj coraz bliżej jest meta. Teraz trzeba naprawdę się starać, żeby nie oberwać, a oni będą chcieli każdy możliwy... No, co ja tu będę dużo mówił, oni będą chcieli to wszystko wykorzystać, żebym ja oberwał. Dlatego jedziemy, 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 nie śpimy. Nie damy się, nie ma takiej opcji. O kurde, nie! Kurde! No to teraz już po ptakach. No, po ptakach już, kurde. Ja pierdziele. No, nie udało się. Nie tak to chciałem rozegrać, no ale trudno się mówi. To sobie powtórzę poza anteną. No, przynajmniej coś nam się udało odblokować. Tyle dobrze. Chociaż nie jestem z tego powodu zadowolony, bo zrobiłem tutaj naprawdę, no, no do dupy robotę. Ale mamy tutaj Icelands odblokowane oraz Crash City, więc może zróbmy Waterfront Loop. Może to nam pójdzie lepiej. O, to będzie dobre, to będzie dobre. Przynajmniej nie musimy się ścigać. Jest wszystko w git. No, teraz w ogóle prawie że cutscenek nie ma. Przynajmniej z tego, co ja zauważyłem. I poczekaj ta chwilę. Muszę zobaczyć jedną rzecz, aby na pewno wszystko się dobrze nagrywa. No, zarąbiście się nagrywa, musiałem się upewnić. Wiecie, jak to jest, przeze mnie zawsze ubezpieczony, że tak powiem. No, tak więc to będzie proste. Jak widzicie zresztą, mamy tutaj naparzankę sobie z tymi przeciwnikami. Mam nadzieję, że uda mi się oczywiście tutaj goldzika zdobyć, bo no byłoby fajnie. Chcąc, nie chcąc, ale gierkę... Można by powiedzieć, że trochę maksujemy, skoro zdobywamy złote medale. Co troszeczkę mówię, jest takim śmiesznym zaprzeczeniem samemu sobie. Bo w tej serii już mówiłem, że przecież nie chcę robić złotych medali, że mam trochę to w dupie, ale jednak... Wiecie, to jest troszeczkę jak... brzydko to nazwę, ale to jest trochę jak narkotyk. Raz spróbujesz i potem chcesz go, no nie? Coraz więcej, więcej i więcej. Nawet może nie tyle co narkotyk, co ogólnie coś, co... łatwo uzależnia. Zagrasz albo, nie wiem, spróbujesz tego raz i potem już chcesz tego więcej i więcej i więcej. To jest strasznie uzależniające, no i nie jestem z tego faktu zadowolony, no ale z drugiej strony, co mi szkodzi. Na pewno zaginionych granic nie będziemy robić na 100%, to jest bardziej niż pewne, bo no nie chcę. Skoro gierka nic nie pokazuje takiego dobrego, znaczy dobrego. Skoro gierka nie ma żadnych jakichś takich, nie wiem, nowości, które sprawią, że, nie wiem, zakończenie jest trochę inne, no to nie widzę sensu stuprocentować tego. O, dobrze, dobrze. Teraz będzie silver, elegancko. O, elegancko. Proszę państwa, chyba będzie goldzik.
O, będzie już. Elegancko, kurde. No tutaj to nam poszło perfekto. $199, elegancko. 10 tysięcy tych. Dostałem punktów 10 tysięcy za medale, tak? Tak, za medal dostałem 10 tysięcy orbów, przepraszam, nie punktów, tylko orbów. No, głupi ja. Waterfront Loop Death Race, okej. Coś tutaj znowu żeśmy odblokowali. 5 na 12, tutaj mamy już póki co wszystko zrobione. Spargus City Canyon Run. A tutaj mamy Icebound Citadel. Okej, no to zróbmy Canyon Run. A to jest Circuit Race, dobra, to na razie nie. To zrobiłbym coś innego. Zróbmy Islands. To może będzie coś innego. Freeze Rally, o, elegancko. To sobie możemy jeszcze zrobić. Powiem szczerze, że troszeczkę mnie przeraża to, że tutaj nie ma żadnej cutscenki. Naprawdę, to jest trochę niepokojące. Ale pewnie dlatego, że tu już coraz bliżej jesteśmy końca gry, dlatego pewnie teraz tych cutscenek będzie mniej, żeby później po prostu na każdej sekundzie pokazywać, że ej, patrz, teraz cutscenka, słuchaj uważnie, co oni będą gadać. Mówię, to byłoby wszystko fajne, gdyby jeszcze te cutscenki miały jakikolwiek sens, a gdyby się tak wyrzuciło te cutscenki z gry, to w sumie fabuła by jakoś za bardzo nie ucierpiała, ponieważ jedyne co w tych cutscenkach wiemy to to, że hej, zobacz, tutaj nie wiem, powrócił Thorn, tutaj powróciła Kira, tu Seimos jest z poprzedniej części, no hej, zwróć na nich uwagę, kurde. Znaczy coś tam oczywiście z fabuły też gadają, ale to są takie trochę, w mojej opinii, no nie wiem, brzydko mówiąc, pierdy z kleksem, no. Jak mam tak bardzo precyzyjnie to nazwać. Są trochę takie pierdy z kleksem. W mojej osobistej opinii. Wy możecie oczywiście inaczej uważać, bo ja nie twierdzę, że musicie mieć takie samo zdanie co ja. No ja mam po prostu trochę takie inne zdanie na temat Jacka. Bo można by powiedzieć, że troszeczkę czegoś innego się spodziewałem po tej gierce i co innego trochę dostałem, no nie? Ajajaj, tutaj pominąłem, kurde. Może to mnie kosztować tym, że medalu złotego nie dostanę. W sumie to ten złoty medal w tej... Znaczy ogólnie złote medale w tej części to trochę są jak relikty platynowe. Czyli można by powiedzieć, że jedne z najlepszych. Tak więc... Za każdy taki wyścig dostajemy złote medale, czyli trochę platynowe relikty. O, dwa na raz. Elegancko, ładnie zebrane. Okej, okej. Dobrze jest, dobrze jest. Zbieramy turbosy, żeby mieć ich jak najwięcej. I teraz plus dwa. Plus dwa gościu. I dobra. No i teraz ostatnie okrążenie i będziemy mogli sobie, że tak powiem, zaraz pochillować. Ale wiecie co? Ja wam tego zaoszczędzę, ponieważ nie chcę, żeby mój film właśnie wyglądał tak, że ja będę cały czas gadać na jakieś pierdoły totalne i szukał tematu z głowy. Tak więc ja sobie dojadę do końca mety, bo już i tak znamy tą całą planszę na pamięć. A my się widzimy jakby za niedługo. A więc ciąćcie! No i dobra, zbliżamy się do mety. Mamy bardzo ładny wynik. To jest bardzo ładny czas. Złoty medal nam się należy i oczywiście nie mamy wszystkich freezersów zebranych, tak więc no trochę lipa. No i co, przechodzimy dalej. I took the liberty of going back through Dad's things. I found his decoder for the will. There's more on the disc. I think it's his journal. Play it. Mizu and I both want the same things and we'll stop at nothing to get them. So I rolled a dice and made this bet with Mizu to avoid a costly gang war between us. The winner of the next Crash City Grand Championship race will win the other's dirty business. All I have to do is field a better racing team than him, win the big race, and Mizu and his nasty clan will slink off to whatever hole they crawled out of there. No wonder they both want to win so badly. My father made a wager with the Mizu crime family. He's been linked to some of the worst crime in Crash City. I'm sure he's paying top dollar to field the best racers to beat us. So we're up against the world's nastiest crime boss with the best mercenary racers money can buy. And we've been poisoned. I've had better weeks.
You must believe me, Jack. I never knew my father was into all this. Hell, I never knew my father at all. You're not alone in this. Don't worry. We'll win. No, czyli między innymi dowiedzieliśmy się tutaj, że Crew oraz Mizo mieli jakąś tam swoją mafię, kurde, i córka Crew, czyli Rain, jest troszeczkę zdziwiona tego typu jakby historią. No dobra, tak więc teraz musimy lecieć na Spargus i na Desert Arena, gdyż tutaj mamy Artifact Race, który warto byłoby zrobić. Oczywiście, że tak. No i tyle w zasadzie z tej cutscenki się dowiedzieliśmy. No może poza tym, że Mizo nie jest takim, kurde, świętoszkiem, na jakiego się kreował. Ale tak to, kurde, wiemy wszystko już. Wszystko na, w zasadzie i nic, więc... Dobra, jedziemy z Koksem w każdym razie. Dobra, elegancko. Mamy pierwszy artefakt. Super. Drugi artefakt, elegancko. No i dobra, co tu mogę tutaj więcej powiedzieć? Dzisiaj opublikowałem zgodnie z obietnicą Alladyna. No może tak zgodnie z obietnicą, że trochę się z nim spóźniłem, bo generalnie trochę dałem ciała, jeżeli chodzi o ustawienie godziny. I trochę też zaspałem. Tak więc... No trzeba było, że tak powiem, kombinować. No i Alladyna się przełożyło na godzinę prawie 12, ale myślę, że chyba nikt z tego powodu jakoś narzekać nie będzie. Trochę późno dostaliście odcinek, to jest prawda, ale przynajmniej dostaliście go, tak więc sławny jestem. No i nie mogę się jutra doczekać, dlatego że jutro będziemy sobie ogarniali Minecrafta, nie? Mój, w sensie serwer, który sobie zrobiłem. I nie, od razu jak ktoś się będzie pytał, to nie podaję IP. Dlatego, że to jest nasz taki ekibowy serwer. Jak będę chciał kiedyś zrobić serwer dla widzów stricte, to zrobię dla widzów. No, wiem, że może niektórych to denerwować, że ja tutaj mówię na takie poboczne tematy, ale no, szczerze powiedziawszy, to jest właśnie to, jeżeli chodzi o Jacka X, że średnio można cokolwiek tutaj powiedzieć na temat tej gierki, bo wszystko, co ja miałem już powiedzieć, to powiedziałem bardzo dawno temu i jedyne co, to teraz widzimy cały czas powtarzające się wyścigi. Jak i może nawet nie tyle co wyścigi, co wyzwania, które już zresztą robiliśmy wcześniej. I to jest właśnie problem z Jackiem X, że Jack X z jednej strony to jest gierka z ambitnym pomysłem, bo nie można powiedzieć, że nie, bo pomysł jest ambitny na tę produkcję, ale z drugiej strony strasznie powtarzalna ona jest. I tutaj naprawdę jest no ciężko bardzo. No i przy okazji już mamy zebrane 10 artefaktów, tak więc elegancko, 10 tysięcy orbów w nagrodzie i możemy iść dalej z Koksem. 11 na 15, okej. Więc teraz wypadałoby zrobić ten canyon run. I zanim ruszymy dalej, to warto byłoby jeszcze zobaczyć lekkie osiągi tutaj pozmieniać. Coś co nieco zupgrade'ować. I tym razem myślę, że bym sobie armor zwiększył. I turbo bym sobie dał na maksa. Chyba. Nie, to nie. Bo nawet mnie nie stać. Kurde, nie to. Dobra, nie stać mnie już, więc tyle ile mogłem to zupgrade'owałem, więc... Jedziemy z Koksem, po prostu. No, ustaw sobie autko i jedziemy z Koksem. Ile to mamy mieć okrążeń? Dwa okrążenia, czyli teraz taki standardowy wyścig wychodzi. No dobra, no to jedziemy na planszę, w którą ja zdymałem, jeżeli chodzi o te konkurencje z tymi pojazdami, które robiły z tobą czołówkę. Robiły z tobą, czyli mam na myśli z graczem, czyli z osobą, która w zasadzie gra w tę grę. Czyli na przykład ze mną, z tobą i z tobą. Wiadomo o co chodzi, chyba nie muszę tak dogłębnie tego analizować. Wiadomo chyba o co chodzi z tego, co ja tutaj wam przedstawiam. No. O kurde. Ashin mnie dojechała, niedobrze. Kurde, no powiem wam szczerze, że patrząc na Jacka, to tak trochę mi się przykro robi, że ta seria zakończyła się w taki, a nie w inny sposób, bo w sumie z jednej strony Jack X, znaczy Jack X.
Teraz widzicie, przez to, że gram w Jacka X, to mi się pomyliło. Trylogia Jacka naprawdę to jest świetna, ale to bardzo świetna trylogia, która w mojej opinii jest... Może nie, że nie powiedziałbym, że nieskazitelnie czysta, bo swoje wady ma, ale no wiadomo, ma się z trylogią Jacka chyba najlepsze wspomnienia. No a ostatnie gry Jacka, czyli Jack X i Zaginiona Granica, no to są takie totalne średniaki, szczególnie Jack X. Nie wspominając o Zaginionej Granicy, chociaż zobaczymy, jak się będzie grało w Zaginioną Granicę. Ale trylogia Jacka na zawsze w serduszku i taka jest prawda i to myślę, że każdy fan serii powie. Ja mogę się nawet fanem serii Jacka nazwać, ale większym fanem wiadomo, że jestem zwariowanego Yamraya. O, dwóch naraz pocisnąłem, elegancko, kurde. A, Cleaver, kurde. Gościu, nie wkurwiaj mnie. No, teraz on mnie próbuje dojechać. Nic z tego. Ja zaraz, kurde, znajdę apteczkę i się wyleczę. Nawet spoko, luz, możesz se naparzać. Nie zrobi to na mnie żadnego wrażenia, absolutnie. A, chyba, że to zrobisz. Dobra, no to teraz jestem w dupie totalnie. Ale to Eddie zrobił, a nie Cleaver, więc... Tam Cleaver to może być chwilowo wyczyszczony z zarzutów. Gorzej jest oczywiście u tego drugiego śmiecia. Okej, jesteśmy pierwsi. Jesteśmy pierwsi, kurde. Shift. Kurde, no serio? Brązowy dostałem. Nie, no to my to powtarzamy, no tego to ja nie będę tolerował. Kurde, silver. Jak nie gold, to znaczy jak nie brąz, to silver. Dobra, niech będzie. Potem sobie to poprawię. Ja pierdzielę. O Jezus Maria. Dobra, i co tu mamy jeszcze? Beachfront Drive. O, to jest to. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że to przynajmniej nam bez problemu pójdzie. Bez jakichkolwiek dodatkowych problemów. Tylko o to proszę, o nic więcej. Ja chcę tutaj golda zdobyć. O, świetnie. No to było dobre, to było dobre. To muszę przyznać, że to było świetne wręcz. I my chyba zaczynamy, kurde, w tym. Niedaleko z Spargus City, tak skojarzyło mi się z terenem. Bardzo. Elegancko, patrzcie, jak jedziemy w czołówkę. Wcześniej w ogóle taki update odnośnie tego challenge'u, tej konkurencji. Wcześniej myślałem, że te czerwone wozy będą dawały nam dodatkowe te punkty. A się przeliczyłem i się okazało jednak, że te czerwone nam będą właśnie wręcz uszkadzały pancerz auta, a na to sobie nie możemy pozwolić. Więc po prostu nie będę ich atakował, przynajmniej nie będę się starał ich atakować, ale co z tego będzie, to zobaczymy. O, tutaj dodatkowe punkciki wlatują. Patrzcie, jak ładnie, elegancko. Już żeśmy zdobyli 116, to oznacza już coś dobrego. Ale nie przy... Kurwa nie. Widzicie? Zarąbiście się... plącze mi się język dzisiaj, cholera. Chodziło mi o to, że ten... Że fajnie, że... Dobra, nieważne. Nieważne, już nawet zapomniałem, o co chciałem powiedzieć. Widzicie, kurde, to jest to właśnie. To jest to, jak ci się język zaczyna plątać.
I sam nawet później nie wiesz, co masz powiedzieć, bo zapominasz, gubisz wątki. No niestety, nie udało nam się nawet i tutaj zdobyć złotego, tak więc no, lipa w ciul. Jack, you're looking good in the standing so far. But even if we win this whole damn thing, how do we know Mizo will keep his word and walk away? We don't. But how do we know Krupp will keep his? Look, honey, I don't care about Mizo. As long as we get the poison antidote, your family business is your problem. Listen, I've been around this crime scene for a long time. If there's one thing I've learned, it's that death is always in the equation. Mizo won't leave witnesses. Win or lose, he'll try to kill us all. I just don't think we should leave this bet to chance. My father wouldn't have. It's not your choice. And I wouldn't start modeling your life by what your father would do. Jack will tell you where he ended up. Won't you, Jack? Look, just keep racing and winning. I'll think of something. No tutaj było... O, co to za autko żeśmy dostali? Kurde, myślałem, że tutaj przejdziemy już do wyścigów, a tutaj proszę, jakieś nowe autko dostajemy. Defensive driver, The Boomer, o kurde, Boomera żeśmy dostali, elegancko. Fajnie. No to w każdym razie, jeżeli chodzi o to, co miało miejsce w tej cutscence, to było to, że... Rain troszeczkę obwiniała się za to, co tam ojciec wcześniej odpierdalał, no i oni tam oczywiście powiedzieli, że to po części nie jest jej wina, ale ona też nie może naciskać na nich, dlatego że powinna ona, w sensie Rain powinna, jakby to można powiedzieć, uszanować ich decyzję, jeżeli nie będą chcieli dalej brać udziału w ścigach. No i dobra, teraz Power Cell mamy do zebrania. Ale to już jest plansza, którą widzieliśmy. Kurde. No dobra, niech będzie. W ogóle tym nowym autkiem sobie teraz jedziemy. Boomerem. Ale ja bym sobie zrestartował, dlatego że kurde, już byśmy dali dupy. Dobra, więc zabierzmy Power Cella. Elegancko. Zium. Zium. Yo. Te Power Cell teraz, jak widzicie, znaczy teraz, one wcześniej tak też już robiły, ale atakują pozostałych, no nie? Power Cell to troszeczkę jest jak ta broń w Crashu Tactics Racing, która była takim samonaprowadzającym się płomieniem. To właśnie coś takiego to jest. Tyle, że w Jacku, no nie? Wydaje mi się, że chyba jestem pierwszy pod względem tych Power Celli, ale to tak mi się może tylko wydawać. Jaka jest prawda, tego nie wiem. Mamy czas właśnie jeszcze poniżej tam minuty. Znaczy poniżej, Jezus Maria, poniżej 2 minut. Ale przy okazji jeszcze oberwałem, tak więc też lipa. Niedobrze. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jest tragicznie, bym powiedział. Okej, Cleaver jest pierwszy. Zaraz go dojedziemy. No, powiedzmy. Powiedzmy, najpierw to trzeba go dogonić. A to jest też nie lada wyzwanie, gdyż on po prostu jedzie do przodu jak dziki bolek, kurde. Uwaga na bombę. Teraz mamy poniżej minuty. A nie, tak jak wtedy powiedziałem, mimo że była minuta 50 coś, to ja już mówię, że poniżej minuty, tak więc no niezłe poniżej minuty. To niezłe poniżej minuty, kurde. O, i się wyjebałem. Ja pierdzielę, no nie stawiajcie mi bomb przed mordą.
No, świetnie. Teraz jeszcze zapomniałem, że tu jest niewidzialna ściana. No to tego też mi się nie uda zaliczyć, bo będę pewnie drugi. A, kurwa, bo mnie atakują, śmiecie. No, brąz dostałem. A, kurde, nie no, my to powtarzamy. Kurwa, nie to. No i się udało. 25 punktów. Elegancko. Żeśmy ich wszystkich rozpieprzyli w drobny mak. Teraz możemy iść do menu. Okej, fajnie, fajnie. Jakiś nowy wyścig nam się tam odblokował. 18 na 27. Co tu mamy? To jest pewnie jakiś... Tak, to jest wyścig. Na razie nie chcę wyścigu robić. Przejdźmy może do tego. O, Clifftop Battlefield. Deathmatch, elegancko, kurde. Ja bym wybrał poprzednie auto. Tak jest, to bym wybrał. I teraz zobaczmy, co tu się będzie działo. Okej, okay, czyli, o nie, to jest znowu ta sama plansza. Oj, oj. Wiecie co, ja tutaj chyba zrobię serio edit, bo tutaj już i tak widzieliśmy te plansze. No już widzieliśmy te plansze, czy to w deathmatchu, czy to widzieliśmy po prostu ogólnie te plansze, już nawet za dużo razy bym powiedział. Tak więc, no. No, elegancko, 10 punktów żeśmy tutaj ich wszystkich porobili. Dosyć szybko nam to poszło. Chyba tam została nawet minuta do końca, coś takiego. O, freeze rally. Możemy ogarnąć, oczywiście, że tak. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo na tym freeze rally. Things are in the building. Looks like we're taking it to your best boys on the track, eh, Razor? Ah, welcome back to the bloody hook. If we keep meeting like this, people will start to talk, hmm? You ain't so tough. Although you do dress strangely well and have a certain odd sexy style. We found out about your boss's little bet with Crew, Razor. Mizo won't win, no matter how many of your goons he hires to race against us. Oh, yes. Mizo wanted me to tell you that he loves the competition and looks forward to the rest of the season. Of course, he's a far fairer soul than I. Wiecie, kogo mi w ogóle Razor przypomina? Tego dzieciaka z Jacka Trójki o imieniu Sig. Znaczy, Sig jest już Sim. Nie Sig, tylko Sim. No. Tego dzieciaka mi on bardzo przypomina. Nie wiem, dlaczego tak jakoś z twarzy podobnie wyglądają do siebie. Taki dorosły Sim. O Jezu, i tutaj już ominąłem. Dobra, musimy teraz się naprawdę skupić, ponieważ mamy tylko minutę do Golda. I no, będzie dosyć, no, nieciekawie. Dobra, mamy już pierwsze okrążenie ogarnięte. W sumie to jest trasa, którą już też robiliśmy. No kurde, Gierko, no co ty odwalasz? Czemu nam pokazujesz to, co już robiliśmy, no? Ja pierdzielę, kurde. No, czy naprawdę w tej gierce ciężko jest coś oryginalnego wymyśleć? Dobra, jest. Yeah! Dobrze, udało się. W ostatniej chwili nam się udało. Dobra, elegancko. W ogóle zastanawiam się, jak do tego skrótu tam dojechać. Nigdy nie wiem, szczerze. Nie mogę znaleźć nigdy przejazdu, do którego mógłbym się tam dostać. Dobra, co tu mamy jeszcze? Dirt Stadium. Capture. Co to jest? To jest jakieś chyba nowe. Na czym to polega? O, ty kurde.
Chyba będziemy flagi zbierać. Tak jak w Crashu Nitro Kart, kurde. A nie, Power Cell'e będziemy zbierać. Aha. I ja mam teraz to do bazy zawieźć. Okej. To czaję, na czym to polega. Czyli ja nie mogę dać się... No właśnie. Trafić. Dobra, kumam już na czym to polega. Czyli jak znajdę Power Cell'a, muszę go zabrać i następnie go do bazy przetransportować. O, dobra, dobra, ja mam teraz tego. Ja mam teraz, kurde, Power Cell'a. Więc do bazy jedziemy. Oh yeah. 21 punktów, dobra, no to jestem najwidoczniej w tym, w Red Team. Chyba, tak mi się wydaje. Przynajmniej taką mam nadzieję, nie wiem, szczerze, w ogóle nawet nie... Najgorsze jest to, że ja nie mogę zobaczyć, w którym ja dokładnie teamie jestem. To jest właśnie najgorsze. Bym chciał zobaczyć, w którym teamie ja jestem. Ale trudno, dobra, muszę się najwidoczniej domyślać. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Dojedziesz, dojedziesz. 35, elegancko. Oni mają 34, tak więc kurde, szanse są bardzo wyrównane. Teraz niech ten czerwony dojedzie tam. Teraz trzeba tych niebieskich tutaj zaatakować i to rasa porządnie. No nie gadaj. Serio, że... Serio niebiescy? A nie, my. Dobra. To już nie wiem, kurde. Elegancko, 48, dobra. Mamy to. Teraz tylko wytrzymać do samego końca. Ej, no to jest nawet całkiem fajna konkurencja. Fajnie, że coś takiego zrobili. To jest całkiem przyjemne. O nie, remis jest. Ty śmieciu. Dobra, udało nam się. Mamy, kurde, złoty medal. Aż, kurde, się zaplątałem. I need a GB scanner, please. What's a spanner? That one. That one. No, that one. I knew that. You should know your way around cars, Kira. I can handle tools, but that's not all I'm good at, Jack. Oh, look. The grease monkeys are busy putting their toy cars together, so I can take them apart. This is a private party, Razor. Of course. I just came by to tell you I'm officially coming out of retirement, just for you, Jack. Everyone's screaming for us to swap paint. And when it's over, this town won't mourn your passing. They'll only lament how much money they lost betting on a loser. Razer się tam, kurde, odgraża co jedynie. On troszeczkę się zachowuje jak ten, jak... No, mamy tutaj, kurde, o Razerze trochę informacji. Co chciałem powiedzieć? Razer troszeczkę zachowuje się jak... Errol. No, to trochę taka łagodniejsza wersja Errola. Dobra, tu mamy Silky Trace. To jeszcze tego nie chcę robić. I co tutaj mamy? A, i tutaj też jest Silky Trace. Same Silky Trace'y mi zostały. To w ogóle przykro wygląda, tak szczerze. Te srebrne medale. Bardzo źle to wygląda w mojej opinii. I chyba bym któryś z nich tutaj powtórzył wyścigów, ale to nie teraz.
Dobra, to co zrobimy. Loading docks. A co? Niech będzie. Ja bym tutaj cokolwiek zaczął podziałać, trochę bym stuningował auto. Więc teraz tak, co tu chciałem? Armor tu jest na maksa. Może dobra, może nie to auto. O, tego bym wziął. Dobra, co tu mamy? Turbo już na maksa bym chyba dał. I tyle chyba. No i to bym dał jeszcze na maksa. Dobra. Tyle nam starczy. Możemy jechać w takim razie tym autkiem. Na Circuit Race. Mam nadzieję, że teraz autko się spisze, kurde. Że nie będzie jakoś super powolne, tylko rozpieprzy ich. I właśnie od tego momentu Razer będzie nam się pojawiał w wyścigach. Jako champion. Więc tutaj nie będzie takiej jakby konfrontacji z nim sam na sam, tylko po prostu będziemy jechali z nim w wyścigu, tak? Więc on będzie nam tutaj towarzyszyć teraz. No i co? Trzeba będzie mu dupę skopać. Jak pokonamy go w wyścigu, to będzie zarąbiście. Będzie elegancko, bym mógł nawet rzec. O, fajnie, kurde. Wjechałem w ścianę, elegancko. No, Razer jest drugi. Kurde, cholera jasna. Nie jest dobrze. Jest tragicznie. Dobra, UR86. A, pamiętacie go? Jeden z lepszych niby czempionów. Ta, jasne. To jest taki dobry z niego czempion jak, kurde, no nie wiem. Skranka, kurde, dobry ostatni boss z Crasha Team Race. W sumie z Crasha Team Racing Nitro, ale chciałem powiedzieć z Crasha Nitro Kart. W ogóle czemu tę trasę wybrałem? Z prostego powodu, bo jest jedną z krótszych tras, bo tamta trasa to trwałaby pewnie trochę dłużej, a ta jest dosyć krótkawa. No z jedyną różnicą, że jest na 3 okrążenia, no ale no cóż zrobić, cóż mogę poradzić na to? No nic nie mogę, trzeba cieszyć się z tego, co się ma. No Ashley zaraz i tak oberwie, bo już na nią wysyłane są błyskawice, warp pody, kurde. Dalej jest pierwsza. O kurde. No to nie prędko, to nie prędko. To już mogę tobie aż nie obiecać teraz ja. No rozpieprzyłem się w pociągu. Fajnie. Dobra, ostatnie okrążenie teraz. Teraz chwila prawdy. Czy nam się uda? Dobra, oberwała. Przeskoczyłem sobie ją. Teraz byleby być pierwszym do końca tego zasranego wyścigu i skończyć sesję. Bo naprawdę dzisiaj, no nie jest dobrze. Dzisiaj to jest tragedia, kurde. Chyba nawet większa niż te 2 sesje temu. Najgorsze jest to, że Razer nam siedzi na ogonie. Temu to naprawdę brakuje chyba wrażeń, serio. Tego trzeba, kurde, go zgubić i to naprawdę prędko, bo on siedzi nam na dupie i zaraz będzie próbował nas wyeliminować, a tego na to co nie możemy pozwolić. O, dokładnie tak, elegancko, Razer tam idzie gryźć ziemię. Dobrze mu tak. Time the Beast. O. Nie, nie time, tylko tam the beast, kurde. Ale time przeczytałem. Dobra, co tu mamy za furę teraz? The Havoc version. O, The Havoc wersja 12. Version 12. No i elegancko, kurde. Dobrze jest. Jak w ogóle w Grand Prix stoimy? 40, dobra. A więc moi drodzy, na tym sobie zakończymy, mamy już połowę tych medali zebranych, jeżeli chodzi o tą sesję. W następnej sesji będziemy kończyli Blue Eco Cup.
Tak więc będzie elegancko, tak przynajmniej mi się wydaje. I w ogóle zobaczmy sobie, ile mamy procent już naszego profilu. Save. 61, no kurde, no. Klękajcie narody, proszę państwa. 61%. No dobra, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana, po więcej oczywiście, bo możecie również inne serie sobie zobaczyć na moim kanale, nie tylko Jacka, ale też i inne naprawdę bardzo fajne i polecam bardzo serdecznie, na przykład różne vlogi, nie vlogi. No ale cóż, to by było na tyle. Zapraszam również na moje socjale, na Instagrama, gdyż tam daję informacje na bieżąco odnośnie filmów, jak i nie filmów. A więc tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do następnego razu.